being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemano, mam Sim tutaj po raz kolejny materiale. Czy pamiętasz, czy nie, w tym materiale porozmawiamy sobie o tym, czyli o monsterze, doktorze Pepperze, a nawet mi się trochę zrymowało. Powiem wam, że jak rzadko piję monstery, to tego chciałem spróbować. I powiem wam, że nawet bym nie smakował, gdyby w moim odczuciu nie wsadzili tam 12 dużych pomarańczy, bo ten monster jest przepełniony smakiem pomarańczy, smakiem soków pomarańczowych, smakiem, nie wiem, miryndy pomarańczowej, no za dużo tej pomarańczy, ale co mi się podoba w tym monsterze, to to, że puszka jest inna od innych. No to nie jest taki zwykły, taka zwykła puszka jak wszędzie indziej, tylko ma taką inną fakturę. Przepraszam, taką inną fakturę w dotyku. Jest taka chropowata, ale polecam wam spróbować ocenić, wyrazić swoją opinię. W każdym razie będę jeszcze próbował Monstera Hamiltona, więc też wam opowiem, czy mi smakował, czy nie. A Dr. Pepper po prostu ma za dużo pomarańczy, moim zdaniem. Jednym może smakować, innym nie. Wyrażcie swoją opinię w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. See ya.